Trzy ostatnie słowa. Pierwsze to jest dziękuję. Bardzo dziękujemy księdzu biskupowi Andrzejowi za przewodniczenie Eucharystii, za słowo, za obecność, za modlitwę. Bardzo dziękujemy. Bardzo sobie cenimy tę obecność księdza biskupa wśród nas. Tym bardziej, że jeszcze po południu ma jeszcze jedną posługę. Tym bardziej dziękuję. Wszystkim. Wszystkim dziękuję, którzy się natrudzili przy tej uroczystości, najpierw przy procesji i przy Eucharystii. Nie będę wymieniał nikogo, bo by to trwało za długo, ale bardzo, bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. Natomiast, o, dobrze, dobrze. Natomiast drugie słowo chcę wyprowadzić z dzisiejszej Ewangelii. Słyszeliśmy dzisiaj najpierw, że wokół Pana Jezusa zgromadził się tłum, ale Pan Jezus z tego tłumu uczynił rodzinę, sióstr i braci. Więc to się dzieje każdej Eucharystii. Ufam, że się stało też dzisiaj tu. Zgromadził nas się całkiem sympatyczny tłum, ale już nie jesteśmy tłumem, tylko jesteśmy rodziną sióstr i braci, a nawet jeszcze matek Pana Jezusa, tylko nikt z nas nie jest Jego ojcem, ale siostrą, bratem, matką może być każdy z nas. I z tej świadomości, że jesteśmy rodziną, chciałbym wyprowadzić dwa zaproszenia. Pierwsze zaproszenie to jest na wspólny posiłek zaraz po Eucharystii. Dookoła katedry są stoły i tam można zjeść, nawet myślę dość uczciwie. Więc bardzo proszę, żeby nikt nie odszedł głodny spod katedry, a zwłaszcza asysty, które się odźwigały, omęczyły, nawalczyły się z wiatrem, to bardzo proszę zjeść wszystko, co jest, bo inaczej to Caritas będzie musiało jeść cały tydzień potem. Więc zapraszam na ten posiłek. I drugie zaproszenie, które też wynika z tego faktu, że jesteśmy tu rodziną, mianowicie dzisiaj we wszystkich kościołach archidiecezji jest czytane moje zaproszenie. Nie widzę powodu, by tu było czytane. Mogę je sam powiedzieć, bo w końcu sam pisałem. Chciałbym wszystkich zaprosić 16 czerwca na godzinę 12 na Eucharystię tu w katedrze, byśmy się zgromadzili wokół arcybiskupa Władysława, który będzie z nami przeżywał swoje 60-lecie kapłaństwa. Ksiądz arcybiskup Władysław ciągle mi mówi, że on zna swoje miejsce w tym kościele i to jest jeden z tematów naszych delikatnych sporów. Ja chcę powiedzieć, że w rodzinie jest ojciec, a ojcem się nie przestaje nigdy być. Więc ksiądz arcybiskup nie ma wyjścia. Jak się zgodził, żeby być ojcem w tym kościele, to teraz jest ojcem seniorem, a ja jestem ojcem juniorem. Bardzo wszystkich zapraszam. Myślę, że wy macie więcej powodów, macie większą wiedzę na temat tych powodów, dla których powinniście przyjść. Nie każdy z was jest w stosunku do księdza arcybiskupa dzieckiem i każdy zna te wymiary dzieciństwa rozmaite, więc w imię tych wymiarów przyjdźcie po prostu na tę Eucharystię w sobotę o godzinie 12. Tyle moich zaproszeń księdza biskupa Andrzeja. Prosimy o błogosławieństwo.